Halo, dzień dobry, siemka, siemka, witam bardzo serdecznie Was w kolejnym odcinku z kariery Roberta Kubicy. Dziś mamy rundę 14 Grand Prix Włoch. No i co, lecimy zaraz z kwalifikacjami. Widzicie, Tor Monza. No pogoda nie jest najlepsza, a mam nadzieję, że nie spadnie deszcz podczas kwalifikacji. No i bez przedłużenia lecimy z kwalifikacjami. No i jak widzicie, mamy 12 miejsce w kwalifikacjach. To jest bardzo dobry wyścig. Hamilton wygrywa kwalifikacje. Drugie miejsce Valtteri Bottas. I Charles Leclerc zajmuje trzecie miejsce w kwalifikacjach. No i bez przedłużenia lecimy z wyścigiem. Ho, halo, dzień dobry. Siemka, siemka, gwiazd was na Grand Prix Włoch. Runda 14. Czas zacząć. Przypominamy, 12 miejsce Roberta Kubicy w kwalifikacjach. Daje to szansę na punkty. I czas zobaczyć miejsca po wczorajszych kwalifikacjach. Hamilton Valtteri Bottas drugie, trzecie Charles Leclerc, czwarte Vettel. Sergio Perez 5, Max Verstappen 6, Stroll 7, Raikkonen 8, Gasly 9, Albon Kwiat 12, Kubica, Grosjean, Antonio Giovinazzi, Nico Hülkenberg, Lando Norris, Carlos Sainz, George Russell, Daniel Ricciardo 19A, Kevin Magnussen zamyka stawkę, a my bez przedłużenia przenieśmy się na tor i po wysiłku się słyszymy. Slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace.
ready to go racing again, the safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car, in this lap. Stewards have now enabled DRS. DRS is now online.
There's 4 laps of fuel remaining. This is your final lap of the race. They have some kind of mechanical problem. No i tak jest, mamy 6 miejsce Robertem Kubicą. Kolejne punkty zapisują się na nasze konta. 6 miejsce Robertem Kubicą, tak jest. Kapitalny wyścig dla nas. A Mercedes oczywiście znów wygrywa, jakby inaczej. Valtteri Bottas wygrywa wyścig. Sergio Perez na 3 miejscu. Co tu się stanęło podczas wyścigu, ja nie wiem. 3 miejsce Sergio Pereza. Pierre Gasly zajmuje 8 miejsce w wyścigu. Widzimy niezadowolony. Czyli tak, Valtteri Bottas wygrywa wyścig. Drugie Charles Leclerc. A trzecie Sergio Perez. A my słyszymy się podczas kolejnego Grand Prix. Do następnego odcinka. Cześć. Let's have a quick look at how the driver standings have changed. More points for Valtteri Bottas, further solidifying his lead at the top of the table. Now, let's discuss, Ant. Who would you say is a contender for driver of the day? I think for driver of the day, I'd probably pick Lando Norris.